Pierwsi śmiałkowie sprawdzili się na trasach z przeszkodami w koronach drzew. Park Linowy w Pustkowie-Osiedlu oficjalnie otwarty. Tego dnia atrakcji nie brakowało. Dmuchańce, konkursy i ciekawe nagrody, a do tego świetna zabawa. Fajnie, bo przynajmniej nie będzie nudno. Chociaż nie było. Raz byłem, ale to już dawno na wycieczce szkolnej, więc chętnie spróbuję. Idę chyba na ten największy od razu. Nie widziałem jeszcze, ale sobie raczej poradzę. Świetna sprawa, świetna zabawa, nigdy wcześniej nie próbowałam. Pierwszy raz, ale super. Zastanawiam się jeszcze nad tą wyższą, ale tam już wysokość, nie wiem, czy podołam po prostu. Kolejna inwestycja na terenie gminy Dębica, która wzbogaca bazę sportowo-rekreacyjną gminy Dębica. Tym razem tutaj w Pustkowie-Osiedlu będziemy otwierali park linowy składający się z 3 tras. Jedna trasa szkoleniowa oraz trasa średnia i trasa dziecięca. Każda z tych tras 17 przeszkód, więc kolejna atrakcja. Bardzo się cieszę, że to tutaj przy obiektach Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji gminy Dębica w Pustkowie-Osiedlu. Na dzień dzisiejszy park linowy jest na terenie przekazany Gminnemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji Gminy Dębica, a będzie zarządzany przez klub sportowy Chemikusków. Budowa parku linowego wyniosła ponad 200 000 złotych. Jak podkreśla wójt Stanisław Rokosz, to nie koniec atrakcji. Już są plany na kolejne inwestycje w celu zwiększenia atrakcyjności bazy sportowo-rekreacyjnej na terenie gminy Dębica. Troszkę zazdroszczę tym, którzy będą tutaj użytkować te urządzenia. Będę apelować o roztropność. Bardzo są przyjazne te urządzenia, ale ta rozwaga musi towarzyszyć. Wiem, bo kilkanaście lat temu też próbowałem, co prawda na innych urządzeniach, które są bardziej bezpieczne. Oczywiście tą inwestycją wpisujemy się w program wieloletni gminny. Tu akurat jest duża dotacja w ramach rewitalizacji i chcę powiedzieć, że obok będzie miasteczko ruchu drogowego, jakże to potrzebne bezpieczeństwo. A tu po lewej naszej stronie no to będzie park rodzinny. To takie są plany, jeśli chodzi tutaj o Pustków-Osiedle, natomiast pozostała część gminy również po prostu będziemy realizować pewne zadania, przede wszystkim te parki rekreacyjne, wypoczynkowe, no i czynne, żeby były aktywne. Pod okiem wykwalifikowanych instruktorów w parku linowym można spróbować swoich sił na 2 trasach o różnym stopniu trudności. Do wyboru dziecięca zielona oraz standard niebieska. Na każdej czekają ciekawe przeszkody. Park zaprasza od wtorku do niedzieli w godzinach 14:30–18:30. Na imprezę inauguracyjną zaprosili Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji Gminy Dębica, Centrum Kultury i Bibliotek Gminy Dębica oraz Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Pustkowie-Osiedlu.